Pierwsza połowa września. Moim zdaniem jeden z nudniejszych okresów. Materiału ze szkolnej czy boboli oczywiście nie brakuje, ale właściwie są to nudy typu pyszne jedzenie czy poranne gotowanie z Meksykiem. Bardzo silnie widać zaangażowanie niemieckiego w szkolną, dzięki czemu zamiast kłótni i afer mamy wyreżyserowane scenki odgrywane przez naszych ulubionych aktorów. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2018. 1 września. Standardowa kłótnia przy misce Nera. O, z kamerą. Już nagrywał? Samoty dwie lecieli. Tak żeby ich krzyż. Taką. A dobra już, co mi to obchodzi? Czy ja nagrałem? Samochód przyjechał, gdy pod samochód tak nagrywał. To łamiesz prawo właśnie. No co się patrzysz? To niedawno całe opakowanie chrupek zjadłeś. A ty nie jadłeś? Ja? O, ile ja? O, tworzyłem drugie. Całe opakowanie, kilka sztuk zjadłem. To nie całe. Ja nie chcę, masz. Masz, ryj. Się patrzysz, co się patrzysz? Co będziesz rzucać? Co będziesz krzyżą na mnie? A co ty rzucasz? Dzwoń na policję. Co ty rzucasz? A to nie, myślisz, że nie... A co się patrzysz? A co nie, bo mam oczy. On wstał, stary wstał i mówi... Dupę skoczy. Dobra, proszę nie rozmawiać. Ja tutaj nagrywam i posiłek spożywam. Boży, jak to się mówi. Wiesz pan co, nie stres pan, bo 12 tego miesiąca pan Wojciech już opuszcza mieszkanie. Właśnie, sam będziesz w tym syfie. Oraz powrót Mariusza z Krzaków. Powrót Maria niestety nie przyniósł oczekiwanych dowodów na majciarstwo majora. Meksyk nie porusza nawet w materiale tego tematu, nawet nie próbuje się go podpytywać, co z domniemanymi świadkami i tak dalej, z czego można wyciągnąć dosyć łatwe wnioski. Ale słuchajcie, mam lepszą niespodziankę. Zobaczcie, kto jest u mnie. Zobaczcie, kto jest u mnie. Mario! Witamy was wszystkich, pozdrawiam. I śniadanie. Huberta i Picia. Zaraz. O właśnie, pozdrawiamy Huberta i Picia. Pozdrawiamy serdecznie za to, o, co mamy tutaj, jaki towar. Ja się śmieję oczywiście. Mario, co się z tobą działo ostatnio? Powiedz mi szczerze. Byłem w szpitalu. W szpitalu? W Choroszy? Kto cię zawiózł? Karetka pogotowia. Karetka pogotowia zawiozła. Także Mario jest... Meksyk opowiada o swojej wizycie na dołku. Na temat tego ostatniego incydentu z policją, nie? Jak to śmiesznie wygląda, nie? No... Wiadomo, procedura dla niektórych znana, dla niektórych nie. Wiadomo, rączki na pakę samochodu, nogi szeroko rozstawione, wszystko z kieszeni powyjmowane, potem przeszukanko, delikatne, macanko, potem rączki do tyłu, kajdaneczki na rączki, główka w dół i do paki, no tak to mniej więcej wygląda, no. Ale jeszcze dbają, żebym się w głowę nie uderzył, to dobrze. Zawsze tak robią, no. Jedyne co, to potem trochę bark boli od tych kajdaneczek. A tak to całkiem wesoło było, nie? Nie, ja nie narzekam. Wcale normalnie. A jeszcze ze policjanką pogadałem, ona się zaczęła już potem śmiać. Także było wesoło, no. Z humorem podszedłem do tego, się nie przestraszyłem. No najgorzej tylko mówię, żałuję, że mama widziała, że... bo mnie przywieźli potem pod dom i rozkuwali. 2 września 2018. Seria filmów pod zbiorczym tytułem Zamach na prezydenta. Doszło do mnie wiadomość, że był zamach i zginął w Bombasie słynny prezydent Bombasu, Sacharczenko. Ja ubolewam razem i kondolencje składam dla Bombasu, z całego serca składam i tak dalej, dla ich, że tak się stało się. Szanowne Państwo, kochani moi, z całego serca składam im. Kochani moi, zobaczcie, dziura tu, na wylot kula, szedłem normalnie i szalono tu miałem, mam książki, o. Miałem odzież, nawet
książce dziura na wiele to. Zamach był na mnie. Trzeba mnie zgłosić jak najprędzej. Jadę do wszystkich władz państwowych, ażeby terroryzm zlikwidować. Żeby terroryzmu nie było. Nigdzie. Żeby ludzie, człowiek człowiekowi podawali rękę i tak dalej. Szanowni Państwo, tak to być nie może, żeby do mnie strzelano. I nałożyłem hełm wojskowy, dlatego że obawiam się, że może zaraz znowu być zamach. Idę do samochodu. Na razie. Szanowni Państwo, kochani moi, zbliżają się zaraz wybory samorządowe. Jestem na granicy Konowały i Zmistrza. Nie się nie podobały się te nazwy Konowały. Co to za Konowały nazwa? Trzeba zmienić nazwę troszeczkę. Można zmienić majory, można zmienić jakieś na inne miejscowość, ale Konowały to takie... Dzień dobry Państwu, kochani moi. Mam broń długolufową i miałem zamach. I przeżyłem to bardzo. Jestem w strachu. Taką broń można posiadać, a to jest broń od mego pradziadka. Od mego... Proszę? Czarnoprochową. To jest zabytkowa broń od mojego dziadka i szanowni Państwo, taką broń można posiadać na obronę. I szanowni Państwo, teraz będę z taką bronią chodzić carską od mojego pradziadka i tak dalej. Września 4. Konan poszedł na miasto nagrywać ludzi, czy tego chcą, czy nie. Oraz oczywiście zaganiać młodzież do roboty. Przypominam, że mamy wrzesień, więc początek roku szkolnego. A to co, opalanie się? Nie w szkole? A? Co? Po szkole. Proszę? Po szkole. To lecie drabie w domku? Wstać do domku już, a nie leżeć? No już, nie ma was. Cześć, witam was. Nagrywasz, kurwa. Co? A ty mi nagrywaj. A co? Nagrywaj, to mogę głosować na ciebie. Głosować? No. No. Ja nie będę głosował, żebyś nagrywał. A ja nagrywam to. Siema, Krzysiu. Siema. Jak tu ładne panie stoją? No. No ja mam sprawę zdjęcia. Proszę? Mogę sprawę zdjęcia. A można panią wywiad zrobić? Dobrze. Można? Tak. A do jakiej szkoły pani chodzi? PG 15 w Białymstoku. Proszę? PG 15 w Białymstoku. A gdzie to jest? Na 10, tak? Tak. Do której klasy? Trzeciej. Do trzeciej? Tak. A czemu pani nie lekcje? Tylko tutaj? Już po raz pierwszy. Już? Do koleżanki, tak. Już nauczyciela puścili do domku? Tak. A o której godzinie było rozpoczęcie? O 9. O 9 rano, tak? I co dyrektor powiedział? Złożyliście przysięgę? Nie. A czemu? Nie było dyrektorem. A co? Było z nauczycielami. A zastępcy nie było? Nie. Też nie było? Nie było. Aha. Dobra, dziękuję. Siema! No i siema. Siema. I co tam? Czemu nie w szkole? Już po lekcji? Nie wiem, no po rozpoczęciu roku szkolnego. Tak? Z klasą trzeba zapoznać. Z klasą trzeba się zapoznać. A to tutaj zapoznanie? Tak, tak. Do restauracji? Tak. O. Witamy, witamy. A co, wy nie w szkole? Nie, rozpoczęcie było się. No rozpoczęcie, to powinno być w szkole, a nie tutaj. No co? Uciekliście? Nie. Uciekliście? Każdy zostawić gości. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dobry, dobry. Młodzież siedzi na szkole, to siedzi w restauracjach. Proszę bardzo. Tak to młodzież. Słyszałem, że załatwił pan darmową komunikację. Tak? Żaduję, ale my nie możemy. Proszę? Na starzy jesteś. Ale i starszy może korzystać. Ale trzeba panie. Nie. Tak. Szkoły nie. Trzeba legitymację tylko posiadać. Legitymację trzeba posiadać. To co ja mówię, to ja spełniam. Proszę bardzo, smacznego. Go. Siema, siema. O, idę cały czas lipową. Widzę, że piękna młodzież siedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Już po jedzonku? Po jedzonku, na jedzenie. A, to smacznego życzę wam. Pana. A, dziękuję. Można fotka? Proszę? Fotka. A ja nagram pana i wywiad zrobię.
Mogę na wywiad? O, czym ja? Ja chcę z panem zdjęcie tylko. A, proszę bardzo. Reportaż będzie w telewizji. Proszę. Jedziemy na filmie? Tak. Tak? Dobry panie, to pozdrawiamy. A to proszę pozdrowić wszystkich podlasian. Wszystkich podlasian, gospodzie podlaskiej. Ale podlaskiemu. A, dziękuję bardzo za to. Bardzo. Można zdjęcie razem? Proszę? Można zdjęcie razem? Można. A ja nagrywam. Was wszystkich. Dzień dobry, proszę go. Można na przykład przerwać się ze mnie i zapytać się? Dziękuję bardzo. Proszę pana, pan skąd pochodzi? Rozumiem, Białostoczanin? Proszę pana, mam pytanie do pana. Ja przepraszam, że przerwałem jedzenie. Jak w Białymstoku, jak pan rozumiecie, Podlasianin, pierwsze powstało osiedle w Białymstoku? Pierwsze? Tak. Bojary. Bojary, tak? A później? No, jak pan, to proszę wymienić. Parę jeszcze więcej sztuk. No proszę bardzo, proszę wymienić. A ty dziękuję bardzo za to. Ja przepraszam bardzo panią. Można też do kamery i robimy zrobić? No nie, nie można, nie można. A to przepraszam. Ale chciałem się tylko zapytać o Białystok. A dziękuję. A przepraszam bardzo, mogę troszeczkę porozmawiać? Nie, nie, nie. A to przepraszam. Dzień dobry bardzo. Smacznego. Ja widzę, że tu osoby starsze. Ale kogo wie pan? Dziękujemy. Ale proszę pana, chciałem zadać parę pytań. Można panu? Nie, nie, dziękujemy. Nie, ale o terenie Białymstoku. Nie, 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 dziękujemy. A, proszę bardzo, dzień dobry. Ja przepraszam, mogę o Białymstoku troszkę zadać? Nie, dziękujemy bardzo. I mówię zrobić? Dziękujemy bardzo. Nie, ale ja zbieram takie... Ja wiem, ale dziękujemy bardzo. A to proszę bardzo. 9 września. Happening nawiązujący do wydarzeń z marca 2018, kiedy to Wielka Brytania oskarżyła Rosję o użycie trucizny o nazwie Nowiczok do otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. A co ty, Krzysztofie, snów żreż? A paczkę z Ukrainy otrzymaliśmy. A co to jest? To cukier? Trochę dosypałem cukru. Jak to silna trucizna jest? Nie, tam troszeczkę tam mgli. Ja tylko spróbuję. Masz go, spróbuj. A co tobie się stało? Ty chcesz mnie wykończyć? Ja? A co? Trucizny mi dajesz? A dlaczego mnie nie byli? Krzysztof Kononowicz disuje działaczy PO w ramach słynnej kampanii billboardowej wymierzonej przeciwko PiS-owi. Byłem na mieście w Białymstoku i widzę plakaty, że PiS kradnie to. A ja chciałem powiedzieć jedną sprawę, że OPO, szanowni państwo, kochani moi, nie ma gorszego kretyna na Grześka S. A wiadomo dla was, państwo, kochani, kto to jest. Szanowni państwo, kochani moi, wy PO, tak jak to jabłko leśliwe. O. Wyrzucić jego tam dalej. I to tak samo wy robicie. Wy nie znacie nawet swoich postulatów, nie znacie punktów, tylko co PiS i co ja powiem, to wy umiecie kraść. Małpować. Umiecie małpować, jak te małpy jesteście. Zo! Jak te małpy zo! Tak nie zmiana stołka. To będzie w Warszawie inne, że będzie można dojść, porozmawiać i tak dalej, że będzie można zapytać się kulturalnie, będzie... Kawa, ciasteczka. Ciasteczka, kawka będzie, wszystko będzie. O, ani jak wy a tylko... A może drinka by dopili? Nie, PiS drinka nie pije. Jak nie pije? Skąd ty możesz wiedzieć? O, panie majorze, proszę mi pocierać PiS, dlatego że PiS jest bezalkoholowy i szanowny państwo, kochani... To ty tak samo jak ty bezalkoholowy. Ty całe życie alkoholu nigdy nie pił i nigdy nie palił. Szanowny państwo, tylko by zrobił za mnie alkoholika. Szanowny państwo, kochani moi, to co major mówi, to jest całkowicie kłamstwo i obłuda, bo major pochodzi z PO. To wiadomo, jak się PO. No PO, weź ty już PO, ale dziękuję ci bardzo, z PO ty. No z PO. Ja nie, ja z PiS. Z PiS? Tak. PiS. Ja byłem PO. W PiSie. Weź ty się ode mnie, odwal się.
A co ty już nałożyłeś? PO-skie? Co ty chcesz, PiS pobić? PiS się podaje. Szanowny Państwo, widzicie Państwo, co PO robi? Nakłada rękawiczki bokserskie, już PiS chce pobić. Ale nie właśnie okramie drzwiami do PiS. O, wszystko oryginalne. Szanowny Państwo, kochani moi. A do walki PO idź na rundę, tam. Jak chcesz. To ma pół. Jak chcesz. Masz szczęście, że ja nie mam tego, tych rękawic. Ja sobie też kupię. Albo poproszę, szanowni państwo, chcę bardzo prosić was, przyślijcie takie mnie rękawiczki też bokserskie. Bardzo proszę was. Z całego serca proszę was. Tylko na rozmiar mojej ręki, duża żeby była. O, jaka łapa moja. O. I takich rękawic nie ma. Ja zdobędę. I szanowni państwo, kochani, bardzo proszę. Chyba, że krowę rozbierzesz i skórę weźmiesz i zrobisz. To nie wiadomo, kto krowę rozbierał, ja... No, nie powiem kto, bo zaraz... To ty? Ty ze wsi jesteś. Ty dla krowy cycki gryz, a nie ja. Ale tam, ja myślałem, że tam mleczko poleci dla mnie. A no mleczko nie poleciało, ale krowa mało nie walnęła. Ja mnie. Ja jako trener przychowuję jego do boksu, będzie walczyć na rundzie z jednym zawodnikiem zagranicznym. Murzynem. Murzyno Bambo w Afryce mieszkał, miał czarną skórę. To twój koleżka. Wadze Kubuć. Szanowny, do trenera nie. Trener... Ja trenera nauczę, jak się robi. Szanowny panie zawodniku, do trenera proszę ostrożnie. Bo trener? Trener zawsze walczy, trenuje. Ale trener zaraz poszykuje tobie worek i będziesz worek walić. O! To worek. No! Wadze kogucie. Będziesz wadze kogucie. Będziesz... Kukuriku, kukuriku, bu 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 bu. Kukuriku, kukuriku, bu 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 bu. Dobra, panie zawodniku, te rękawiczki trzeba zdjąć teraz. Już koniec walki. Już koniec. Zabieramy te rękawiczki, żeby ja nie dostał łybkę. O Jezu, mieczy się pod moją łapkę. Nawet. No i teraz dziękuję bardzo panu za pokazanie walki. Dziękuję. Nie dam. Ale chciałem podziękować panu tylko. Nie. Nie. 11 września. Meksyk w pociągu rozpoczyna swoją wyprawę do Ełku. O ile sama zapowiedź wyglądała ciekawie, to w Ełku nie wydarzyło się nic ciekawego, co byłoby warte do pokazania. Siemka widzowie, a tak to jeszcze tego nie grali. Czekajcie, jakoś w lustrze. Bo ja jestem teraz w lustrze w ogóle, nie? Jadę właśnie teraz, słuchajcie, jadę do Ełku. Jednak wybrałem Ełk. Wiecie, że ja jeszcze nie mam biletu nawet kupionego, a ja nie wiem, czy ten pan w ogóle przyjdzie, kurde, i bilet mi sprzeda. Słuchajcie, naprawdę wam mówię, szczerze wam mówię. Wsiadłem do pociągu bez biletu i on stwierdził, że potem mi sprzeda, ale kiedy on go sprzeda? Ja nie wiem, no pewnie sprzeda mi go później. 13 września, wyprawa do sklepu. Piękny film ukazujący artystyczną duszę i kunszt majora. No właśnie, jesteśmy w sklepie. Gazuje napoje. Tu malina jest. Ty kupiłeś? Dwa razy mi. Ja nie będę kupywał. Chodź na razie, trzeba to nagrywać. 12 września. Meksyk ripostuje swoją byłą kobietę Ewę.
mam rachunki wszystkie. I teraz riposta do pani Ewy. Ewa, po pierwsze, nie kłam jak było, bo ja wyjechałem, jak przyjeżdżałem do ciebie, 3 koła. Równo 3 razy byłem i 3 koła poszło. Nie zapłaciłeś nawet złotówki za nic. Za nic. I to dobrze o tym wiesz. Dobrze o tym wiesz. Ani zyla nie zapłaciłaś. Puka ciebie na kasę. Za nic. Za hotel, za żarcie, za picie ze mną jakimiś browarkami tam delikatnie. Ja mówię, ja nie mówię, że ty się upijałaś, nie? Bo to jest kłamstwo. Za jakieś fajeczki i tak dalej. Nic nie płaciłaś. Ani za moją podróż, za nic. Za nic nie płaciłaś, nic. Nic, człowieku, bo ja czytałem, ja mogę to przytoczyć zaraz, tylko mi się nie chciało spisywać, bo ja widziałem twoją wypowiedź na ten temat, nie? Że jestem pijakiem, oczywiście jestem pijakiem, ale kurwa, i że pamięci nie mam, okej, no, dobra, to teraz powiedz mi, po co ty chciałaś, żebym ci co tydzień 200 zł, nie, na miesiąc, dobrze, ja mówię, na miesiąc 200 zł wysyłał. Na miesiąc 200 zł, żebym ci wysyłał. Nie pracujesz, nic nie robisz, kurwa. Chociaż mogłabyś się zająć czymkolwiek, sprzątaniem. Moja koleżanka sprząta i się szczyci tym, że ma taką robotę i ją lubi. Czemu mi tak brudzisz? Powiedz mi szczerze, czemu mi tak brudzisz? Bo ja mam rachunki, to tylko są 2, a ja mam ich... Jak wiesz, jaka prawda była? Prawda była taka, że ci kasę wysyłałem, pieniądze dawałem darmo, kurwa, darmo, nawet nie za dupę, tylko darmo dawałem, wysyłałem, dobrze o tym wiesz. Teraz to telefonów już nie odbierasz, to mnie nurtuje, bo ja cię lubię mimo tego, że już teraz mi kurujesz w twarz, bo ja już widzę, że plujesz mi w twarz, bo co, bo pieniądze przestały przychodzić, to są te rachuneczki, to tylko są 2, tylko 2, przynajmniej nie kłam w tym, co było między nami. Nie kłam, chociaż nie kłam. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Dziecko zmyślone było nie przeze mnie, tylko przez ciebie i dobrze o tym wiesz. Dobrze, bardzo dobrze o tym wiesz, że to ty zmyśliłaś to dziecko, nie ja. Ja nic nie zmyślałem. Bo gdybym ja zmyślił sobie dziecko, to bym nie wysyłał pieniędzy dla ciebie. No taka prawda. Poza tym, widzowie, ja nigdy na dziecko, ja muszę się znowu schylać. Poza tym, gdybym wymyślił dziecko, to bym prosił na nie pieniądze. Nigdy nie prosiłem widzów, nigdy nie prosiłem o pieniądze. Na dziecko. No, także mówię ci, ja ci życzę bardzo dobrze. Żebyś dobrze żyła, żeby było ci dobrze, żebyś była zadowolona i szczęśliwa. Żebyś sobie życie ułożyła, przede wszystkim pracę jakoś w końcu wzięła, a nie... Dobra, ja pracuję, ale inaczej. Ja pracuję sobie na kamerze, to jest inna, ale jest jakaś praca. Da się z tego jakoś żyć, da się. W miarę, ale da się. Ale ja ci jeszcze raz, Ewunia, ja ci dobrze życzę. Temat zamykamy, jest koniec, ciach temat, jest temat zamknięty. Jak się przyznasz, jak podejmiesz, jak to się mówi, rękawice i się przyznasz, powiesz, jak było naprawdę, to mam pełen szacunek do ciebie. A, to teraz musisz w ogóle patrzeć. Zaraz, czy reszty będą dojrzały. Ja się nie boję się, że jak nie wiem. Po pierwsze, ja jestem moim zdaniem... Wiesz pan za to? Ja jak chcę powiedzieć za to? Krótki temat. To jest moje zdanie. Nie wyzywajmy się osobiście. Ponieważ, tylko jeżeli ktoś mi wypala... Mój tatuś. Nigdy nie sprzedał Polaków. Mój tato świętej pamięci bronił. Należał do armii krajowej. Sybiraki. Pokażę legitymację. Pokażę dowody na YouTubie. Może były pokazywane ordery ojca. 15 września Meksyk ripostuje gościa, który próbuje się na nim wybić i opowiada trochę więcej o sobie, a dokładniej kim był i co robił przed YouTube'em. Siemanko widzowie, muszę się odnieść do jednej rzeczy. Oglądałem tam jakiś tam reportaż ze szkoły czy coś takiego, nie? Gdzie chłopak, nie wiem... Chłopie, po co ty to robisz, bo to tak naprawdę to ty kłamiesz teraz. Muszę się do tego odnieść... do tej jego wypowiedzi. Po pierwsze pracowałem na budowie, to na pewno, i nie byłem żadnym pomocnikiem, bo mam fach w ręku, mogę ci udowodnić, chłopie,
Po drugie, nikt mnie już z pracy nie wyrzucił, sam się zwolniłem z roboty, a nikt mnie nie wyrzucał, bo jeździłem jeszcze w tamtym roku, jeździłem do Sztokholmu, gdzie robiliśmy chatę razem wszyscy, w kilka osób. Poza tym, co? Następna sprawa. Słuchaj, Ewa była, jest i będzie, i ona żyje, i byłem w Krakowie, kolego, 3 razy, i to kurde, no nie wiem, no o ile Ewa jest normalną osobą, to powinna to potwierdzić, że byłem 3 razy w Krakowie u niej. Co do ciąży, to już wyjaśniałem tą ciążę i powiedziałem, no troszeczkę z Ewą nie, jakoś coś nie poszło zbyt dobrze, ale ją lubię i tak ją lubię. No także wiesz, także mówię, ja nie wymyśliłem tej ciąży, o tak powiem ci. Także mówię, nie wiem, co ty masz na celu, dlaczego to robisz, czy chcesz się wybić po prostu na mnie, czy jak, bo widzę, że tam masz tych trochę wyświetleń, masz, no. Pokazujesz piasek zamiast swoją twarz, ziemię jakąś, no to gratuluję. Ludzie ziemi nie widzieli, ja to przynajmniej pokazuję most. Raz krótko, raz długo, ale ważne, by seria dalej się toczyła. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. A Kononowicz nic nie ruszył palcem. Kononowicz to jest leń, a major tylko piłuje drewno. O, major piłuje, tak! Razem z tobą piłuję! Szanowni Państwo, ja już kanał wszystko będę zamykać. Nie będę miał odejść pieniążki, nie tymi. Ani paczką, ani kanału, ani niczego. Dziękuję bardzo, dzisiaj będzie. To ostatni leń prowadzę.